temat wodoru w Polsce, mogę powiedzieć, nie wiem, czy mogę nawet powiedzieć, że dopiero nabiera kształtów, bo nawet nie ma jeszcze żadnych jeszcze ustaw, żadnego chyba prawodawstwa, tak? Raczej więcej o tym się mówi, chociaż jeżeli rozmawiamy o zielonym wodorze, tak? Bo Polska jako producent wodoru jest na czwartym miejscu, natomiast dzisiaj rozmawiamy na temat wodoru w kontekście elektromobilności, tak? Między innymi i niezależności energetycznej Unii Europejskiej. Cześć, witam Was bardzo serdecznie z Centrum Kompetencji Wodorowych firmy Fronius. Przed moimi oczami jest budynek, w którym za moment będą powstawały stacje ładowania, czy stacje tankowania. Kolejne stacje tankowania wodorem. Za nami taką stację tankowania wodorem możecie zobaczyć. A ze mną jest nie kto inny jak Maciej Piliński, menedżer firmy Fronius na Polskę, bo nie powiedziałem, że znajdujemy się w Austrii, w miejscowości Steinhaus. I temat wodoru w Polsce, mogę powiedzieć, nie wiem, czy mogę nawet powiedzieć, że dopiero nabiera kształtów, bo nawet nie ma jeszcze żadnych jeszcze ustaw, żadnego chyba prawodawstwa, tak? Raczej więcej o tym się mówi, chociaż jeżeli rozmawiamy o zielonym wodorze, tak? Bo Polska jako producent wodoru jest na czwartym miejscu, natomiast dzisiaj rozmawiamy na temat wodoru w kontekście elektromobilności, tak? Między innymi i niezależności energetycznej Unii Europejskiej. A Fronius rozwija tą technologię blisko 20 lat, bo od 2002 roku, czyli bardzo, bardzo już długo jak na tą technologię, można powiedzieć. I Maciek, skąd w ogóle pomysł Froniusa, żeby inwestować w wodór, bo tu widzimy przed sobą poważne inwestycje. Poważnie, to jest kolejna wasza stacja tankowania wodorem. Tak byś dwa słowa wprowadzenia tutaj powiedział. Dzień dobry w ogóle po pierwsze. Rzeczywiście znajdujemy się w Austrii przed komercyjną stacją tankowania zielonym wodorem. U nas tę stację nazywamy Solhub. I jest to pierwszy komercyjny produkt, który opracowaliśmy kilka lat temu, po kilkunastu latach poszukiwań, prób, testów, rozwoju ogniw paliwowych, rozwoju elektrolizerów, czyli takich powiedzmy ważnych elementów, które w tej technologii są stosowane. Dlaczego wodór i dlaczego zielony wodór? Pewnie Państwo wiecie, że my jako Fronius promujemy taką wizję 24 godzin słońca, czyli wierzymy, że całość energii, którą zużywa ludzkość, będzie pochodziła z odnawialnych źródeł. Ale żeby to było możliwe, musimy tę energię magazynować. Nauczyć się magazynować w sposób długoterminowy, w sposób taki, który pozwoli nam na odzyskanie jak największej ilości tej energii. No i jednym z takich dróg, którą podążamy, jest właśnie wodór. Zwłaszcza, że wodór jest niezwykłym pierwiastkiem. Jest pierwiastkiem, który znajduje się na samym początku tablicy Mendelejewa. Ma bardzo niską wagę, składa się z jednego protonu, jednego elektronu. I ma bardzo wysoką wartość energetyczną, czyli 1 kg wodoru to aż 33 kWh energii, którą możemy napędzić samochody, możemy napędzić autobusy, możemy napędzić statki, pociągi itd. Ja bardzo dobrze o tym mówisz, bo właśnie chcemy też trochę o tym wodorze od strony takiej podstawowej poopowiadać, a żeby łatwiej było to zrozumieć w kontekście elektromobilności, ten 1 kg wodoru wystarczy na przejechanie około 100 km samochodem elektrycznym, tak? Bo samochody napędzane wodorem to ciągle jest samochód elektryczny, więc jak będziemy mówili tutaj o jednostkach, to właśnie 1 kg równa się mniej więcej 100 km dla takiego, tutaj obok nas stoi dokładnie, to Hyundai. Stoi Hyundai X35, tu w firmie mamy jeszcze kilka innych samochodów napędzanych wodorem, to są samochody z ogniwami paliwowymi, jest to proces, można powiedzieć, odwrotny do procesu elektrolizy, gdzie łączymy cząsteczkę wodoru z cząsteczką tlenu. Tlen pobieramy z atmosfery. W wyniku tego połączenia dostajemy trzy rzeczy. Dostajemy przede wszystkim energię elektryczną, bo na niej nam najbardziej zależy. Dostajemy ciepło, które w różnych procesach również można wykorzystywać. I dostajemy parę wodną, wodę. Parę wodną. Nie ma żadnych zanieczyszczeń.
nie ma żadnych innych śladów, które moglibyśmy zostawiać. Jeszcze o tym procesie przejdziemy w kontekście właśnie tego, co tutaj dookoła nas jest, bo tak jakbyś jeszcze powiedział dwa słowa o przewagi wodoru nad paliwami kopalnianymi, bo dzisiaj jakie jest największe wyzwanie, żeby pozyskiwać wodór z innych źródeł niż paliwa kopalniane, bo dzisiaj pozyskujemy wodór w Polsce z gazu, tak? I to też, żeby to tak sobie wyobrazić, to jest około 1 000 000 ton rocznie jest produkowane w Polsce wodoru. Tak, ale jest to wodór szary, tak jak wspomniałeś, czyli taki, który uzyskujemy z paliw kopalnych w procesie reformingu parowego. Dostajemy między innymi wodór. Z reguły ten wodór jest zanieczyszczony, żeby można go było wykorzystywać do różnego rodzaju procesów. No właśnie, do czego? Czy też do tankowania samochodu. Należy go wcześniej oczyścić, ale proszę pamiętać, że z wodoru wiele rzeczy jesteśmy w stanie wytworzyć. Na przykład amoniak, który jest podstawowym materiałem do uzyskania nawozów sztucznych. Tak? Jeżeli mamy... Wodór również jest wykorzystywany w procesie spożywczym, tak. Do produkcji margaryny. Chociażby. Więc oczywiście wodór jest używany do tego, żeby produkować benzynę, także nasze rafinerie są również przy okazji bardzo dużym producentem wodoru, który wykorzystują na potrzeby własne. A skąd w ogóle pomysł, czy żeby wodór właśnie wykorzystywać do magazynowania energii? Dlatego, że wodór w przeciwieństwie do baterii chemicznych, czyli na przykład baterii litowo-jonowej, możemy przechowywać przez długi czas. Czyli tutaj nie ma tego problemu, że jak w akumulatorach, że one się następuje proces samorozładowania i generalnie są te akumulatory raczej krótkoterminowe. Mamy wodór, wodór możemy składować na przykład przez pół roku, czyli nałapać sobie energii ze słońca w ciągu lata, a następnie przetrzymać sobie go w formie wodoru do zimy. I nie ma wtedy jakichś większych strat? Nie ma większych strat, te straty są praktycznie pomijalne. I to jest największa ta korzyść, zaleta wodoru? Tak jak wspomniałem, wodór jest bardzo wysoko energetycznym pierwiastkiem i można go wykorzystać na wiele sposobów. Można go wykorzystać w ogniwie paliwowym, można go wykorzystać do spalania, można go wykorzystać do współspalania. Także na wiele sposobów wodór może zostać wykorzystany, jeżeli chodzi o uzyskanie energii, tak? Jakbyś, Maćku, bo też przed momentem mieliśmy ciekawe szkolenie i prezentację właśnie waszego rozwoju technologicznego. Tam też padały informacje na temat, jak ekonomia pozyskiwania wodoru się przez te ostatnie 20 lat zmieniła, tak? Że koszty w porównaniu, no bo dzisiaj najtańsze, bo dzisiaj by... Mówi się, że wodór jest stosunkowo energochłonny, tak? Znaczy nie mówi się, po prostu jest energochłonny, żeby wytworzyć ten wodór w procesie. Nie chcemy do tego wykorzystywać gazu czy innych jakichś tam paliw kopalnianych, chcemy do tego wykorzystywać zielone źródła zgodnie z waszą ideą, ale też warto zauważyć, jak przez te ostatnie 10 lat cena wytworzenia 1 kg wodoru spadła kilkunastokrotnie. Dokładnie. Chyba tam, nadal wytwarzanie zielonego wodoru jest droższe niż wytwarzanie wodoru szarego, ale już to nie jest tak jak jeszcze kilka lat temu, 30 razy więcej, tak. Tylko jest to w tej chwili może 2 razy więcej niż, przez 10... 3 razy więcej niż w przypadku wodoru dokładnie tak. Szarego, więc mamy nadzieję, że ta cena wytwarzania tego wodoru będzie asymptotycznie zbliżać się, a pewnie z czasem też przetnie tą krzywą z dwóch powodów. Mianowicie po pierwsze energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł staje się coraz tańsza, a po drugie paliwa kopalne stają się coraz droższe. To jest prawda, ale już pomijając wzrost cen paliw kopalnianych, ich dostępność, to tu 30-krotny spadek dzisiaj. 10 lat temu, 10 lat, tak? Bo to rozmawiamy o bardzo krótkim okresie, jeżeli chodzi o technologię, bo 30-krotnie droższa dzisiaj, 2-3-krotnie droższa, ale żeby też sobie pokazać, jakie to są koszty, to dzisiaj koszt wytworzenia 1 kg wodoru,
tutaj, w tej stacji, jest to rząd wielkości 10-12... Około 10-12 euro. Tak, czyli... Za kilogram. Za kilogram, tak. Czyli za to możemy... Czyli za te 40 zł dla równego rachunku możemy przejechać 100... No, przy obecnym kursie euro to powiedzmy, że 50. 45, ale możemy przejechać około 100 kilometrów, bo mi zależy, żeby tutaj każdy... Trochę ja też staram się zawsze to przełożyć na życie codzienne, więc mniej więcej dzisiaj koszt przejechania 100 km wodorem, czy samochodem elektrycznym zasilany wodorem, kosztuje mniej więcej tyle, co koszt paliw kopalnianych. Natomiast zobaczcie, jak to przez te 10 lat się zmieniło, więc a ta technologia tak naprawdę dopiero nabiera rozpędu w mojej ocenie. Ale to też kolejny taki przykład, żeby to znowu sobie uzmysłowić. 10 lat temu, 7, w 2014 roku mieliśmy oficjalnie zarejestrowanych 46 samochodów wodorowych. Dzisiaj... Chyba elektrycznych. Nie, napędzanych wodorem. W Polsce? Nie, na świecie. Na świecie. W Polsce myślę, że to będzie ta liczba, ale na świecie to jest 32 tysiące, tak? Nie jest to dużo, ale to jest wzrost ponad blisko 400-krotny i widać ta baza i cały czas ona to rośnie, bo Japonia do 2025 roku chce mieć 100 tysięcy samochodów napędzanych wodorem do 2030, czyli w ciągu najbliższych 9 lat 1 000 000 samochodów napędzanych wodorem, więc to pokazuje też, w którym kierunku to wszystko chce pójść, tak? I... Nie robiąc reklamy żadnej marce, firma Toyota ma również bardzo ambitne plany, jeśli chodzi o polski rynek i do drugą generację Toyoty Mirai. Tych samochodów już w Polsce jest kilkadziesiąt sztuk. Nie ma i fajnie, może... Wodorowych, mimo że nie ma jeszcze stacji... ogólnodostępnej stacji tankowania. I właśnie na takiej stacji, ona nie jest ogólnodostępna, ona jest po to, żeby Fronius mógł rozwijać tą technologię. Stacja ogólnodostępna jest tutaj niedaleko, czy ogólnodostępna, przeznaczona dla ładowania samochodu, do autobusów, prawda? Ale powiedzmy, że jesteśmy na stacji ogólnodostępnej, tak jakbyś tutaj powiedział, jak wygląda proces pozyskiwania wodoru, bo wlewamy wodę i na końcu w procesie spalania też jest woda. I to tak się, w ogniwie paliwem. Więc tak, zaczynamy od wody, dlatego że woda to są dwa atomy wodoru, jeden atom tlenu, tak, czyli cząsteczka wody H2O. Tą wodę pozyskujemy ze zwykłego ujęcia wody miejskiej, natomiast musimy ją w odpowiedni sposób oczyścić, więc jakby pierwszym etapem jest stacja uzdatniania wody, która tą wodę demineralizuje i deionizuje. Taką czystą wodę wprowadzamy do elektrolizera. Mamy dwie elektrody, na jednej plus, na drugiej minus. Następuje rozbicie cząsteczki wody na dwa atomy wodoru, jedną cząsteczkę tlenu, jeden atom tlenu i w ten sposób pozyskujemy wodór. Tlen wypuszczamy do atmosfery. Wodór, który wychodzi z elektrolizy, z elektrolizera, ma około 35-40 barów. Mówimy o ciśnieniu. Tak. Jeżeli już w tej chwili możemy go tak naprawdę zacząć magazynować, bo to też dużo zależy od tego, do czego ten wodór chcemy wykorzystać. Rozmawiajmy w kontekście elektromobilności. Tak. Jeżeli mówimy o elektromobilności, musimy ten wodór troszeczkę ścisnąć po to, żeby móc go zmieścić w baku, czy w zbiorniku tak naprawdę, w butli, która znajduje się w samochodzie. W pojazdach ciężkich, takich jak autobusy, ciężarówki, statki, stosuje się technologię 350 barów. W przypadku samochodów osobowych stosuje się ciśnienie 700 barów, więc należy to ciśnienie odpowiednio, po prostu ten wodór należy odpowiednio skompresować do ciśnienia odpowiednio wyższego, tak? Czyli 450 lub 900 barów. Takie kompresory mamy tutaj na tej stacji i pod takim ciśnieniem przechowujemy ten wodór. No i potem na samym jakby końcu naszego łańcucha jest taka oto stacja tankowania, gdzie możemy samodzielnie, bez potrzeby wzywania obsługi, zatankować sobie samochód z ogniwem paliwowym. Możemy tu podjechać, zatankować, możemy też zabrać zbiornik, tak, teoretycznie do domu, tak?
jeżeli byśmy chcieli zasilać nasz dom wodorem. Może jeszcze nie na chwilę obecną, ale w przyszłości, kto wie, może tak jak butle z propanem butanem, można będzie sobie kupić gdzieś na stacji. Ale jest to teoretycznie możliwe, tak? Jest to teoretycznie. Bo dzisiaj jakby dwa wyzwania są. Jedno to jest właśnie produkcja zielonego wodoru, tak, żeby ekologiczny, no bo produkcja wodoru jest energochłonna. Przy elektrolizie, tak? To jest pierwszy etap i później przy kompresji. Chociaż ten oczywiście na skompresowanie, ściśnięcie tego wodoru też potrzebujemy odpowiedniej ilości energii, ale nie są one aż tak duże. Tutaj głównym takim energochłonnym elementem jest elektrolizer i to w nim zużywamy największe ilości energii. Od razu to się też nasuwa pytanie, czy to będzie wyścig wodór versus baterie, które w tej chwili mamy w samochodach elektrycznych, czyli litowo-jonowe, fosforowe, no bo to są dwie technologie, które gdzieś tam ze sobą rywalizują, czy one będą ze sobą współpracowały. Jakie są przewagi? Znaczy, zobaczmy jakie przewagi ma wodór. To znaczy tak, mówiąc o samochodzie z ogniwem paliwowym, nazwijmy go w uproszczeniu samochodem wodorowym, jest to de facto samochód elektryczny, dlatego że napęd przenoszony jest na koła z silników elektrycznych. Ten samochód jest wyposażony również w mały akumulator, około 8-9 kWh, który stanowi pewnego rodzaju bufor, na przykład na potrzeby, kiedy chcemy przyspieszyć, jak również na potrzeby rekuperacji, czyli nie hamujemy hamulcami, tylko odzyskujemy energię do właśnie tego akumulatora buforowego. Z przodu samochodu natomiast znajduje się ogniwo paliwowe, które, tak jak rozmawialiśmy, łączy cząsteczki wodoru, czy atomy wodoru z atomami tlenu i uzyskujemy trzy rzeczy. Uzyskujemy energię elektryczną, kierujemy ją do akumulatora, uzyskujemy ciepło. Ciepło zimą nam się może przydać do ogrzania samochodu i uzyskujemy wodę, czystą wodę, właśnie parę wodną. To jest jakby jedyny element, który tak naprawdę oddajemy z powrotem do środowiska, bo to jest warte podkreślenia, że tutaj nie ma żadnych odpadów, nie ma żadnych zanieczyszczeń. Do produkcji wodoru używamy wody i tą samą ilość wody oddajemy potem z powrotem do środowiska. Od razu też można powiedzieć, bo to się nasuwa pytanie, ile wody wykorzystujemy do jednego kilograma, wyprodukowania jednego kilograma wodoru? Około 9 litrów, prawda? 9 kilogramów wody, dostajemy z tego 1 kilogram wodoru, 8 kilogramów tlenu. I to wraca później ta woda, można powiedzieć, wraca w obieg. Wraca z powrotem do obiegu, dokładnie. Znaczy, przewagą na pewno wodoru jest szybkość ładowania, tak? Bo po pierwsze zasięg, bo wspomniałeś o tym, że jednym kilogramem wodoru, przypomnijmy, wodór to jest równowartość około 33 kWh energii. Tak jest. Nawet jeżeli sprawność mamy na poziomie powiedzmy 60% w ogniwie paliwowym, to mamy około 20 kWh energii. Wy przejechaliście tutaj samochodem elektrycznym i jakie było średnie zużycie energii? 19. Czyli jak łatwo policzyć, około 100 km jesteśmy w stanie przejechać na 1 kg wodoru. W samochodach tych z ogniwami paliwowymi mamy zbiorniki rzędu 6-7 kg. Więc można łatwo policzyć, że około 600-700 km zasięgu taki samochód ma, a tankowanie w takich stacjach jak tutaj trwa raptem kilka minut, więc to jest na pewno duża przewaga względem samochodów elektrycznych. Szybkość ponownego ruszenia w trasę. Tak? A na ile jest bezpieczne, bo to też się na pewno będą widzowie pytali, posiadanie takiej butli z wodorem, który jest gazem w naszym samochodzie. Miałem przyjemność oglądać prezentację Toyoty, gdzie były prezentowane te zbiorniki. One są wykonywane z konglomeratów. I generalnie zbiorniki te potrafią wytrzymać, znaczy są odporne na przykład na przestrzelenie kulą z karabinu, więc jest to porównywane do takiego, powiedzmy, odporności pancerza w małym pojeździe opancerzonym. Oprócz tego są również zabezpieczenia, które polegają na tym, że jeżeli ciśnienie w zbiorniku nagle zaczęłoby niebezpiecznie wzrastać, wtedy ten wodór jest uwalniany. Wodór jest bardzo lekkim pierwiastkiem, w związku z tym szybko uwalnia się, szybko po prostu uleci do góry, do atmosfery.
Wodór się pali, wodór nie wybucha, chyba że jest w odpowiednim stężeniu z tlenem, więc uwolniony do atmosfery nie jest niebezpieczny. Będzie się palił jasnym, bezbarwnym płomieniem. Natomiast w momencie, no, kiedy byśmy go rzeczywiście zamknęli w jakimś pomieszczeniu i połączyli w odpowiednich proporcjach z tlenem, wtedy wodór staje się bardzo niebezpieczny. A dla... Bo... Tu jeżeli chodzi o... Stąd na przykład magazyny energii, które są za tą ścianą, czyli butle z wodorem, które są za tą ścianą, są na świeżym, można powiedzieć, że na otwartej przestrzeni, przykryte tylko daszkiem, żeby na nie nie padało. Maćku, myślisz, że tak będzie wyglądały właśnie przyszłe stacje ładowania, że w tym kierunku pójdzie elektromobilność, czy gdzieś widzisz w innych branżach zastosowanie wodoru, tak? Na pewno transport, co do tego nie ma chyba wątpliwości. Ale transport cywilny, że tak powiem, samochodów takim jak my na co dzień jeździmy? Ciężarówki, autobusy, samochody osobowe. Kto wie, czy nie samoloty. W tej chwili na chwilę obecną są wózki widłowe. W tej chwili jeszcze mówiąc o transporcie takim masowym, jeżeli mówimy o samolotach, chyba jeszcze jest zbyt daleko, żeby się tutaj zapędzać, chociaż pojedyncze eksperymentalne samoloty unoszą się w powietrze zasilane wodorem. A to jeżeli chodzi o elektromobilność, a przemysł, rozmawialiśmy też, że tutaj mamy takie systemy trochę, przy produkcji wodoru mamy ciepło odpadowe, które można wykorzystać w różnych procesach. Które należy wykorzystać, tak? Technologicznie, dokładnie. Widzisz możliwość właśnie budowania z... Czy to jest realne dzisiaj technologicznie, żeby budować samowystarczalne osiedla zasilane wodorem z jednej strony elektrycznie, z drugiej strony ciepło odpadowe, które będzie nas ogrzewało? Tak, i o tym właśnie mówi nasza wizja 24 godzin słońca, tak? Czyli pełna samowystarczalność, czyli skądś musimy pozyskiwać tą energię, chcemy ją pozyskiwać z odnawialnych źródeł. My akurat specjalizujemy się w fotowoltaice, ale to równie dobrze może być energia wiatru, może być to energia wody. No i tak jak wspomniałem, możemy ją wykorzystać bezpośrednio, ale musimy ją też akumulować. Nie jesteśmy w stanie, ponieważ źródła odnawialne są raczej źródłami o charakterystyce, której nie da się przewidzieć, kiedy będziemy mieli produkcję w jakiej wielkości. Musimy potrafić tą energię magazynować i wodór wydaje się, żeby być tutaj bardzo... bardzo interesującym pierwiastkiem, ewentualnie, jeżeli nie wodór, to pochodne wodoru, takie jak na przykład amoniak, czyli połączenie wodoru z azotem, który również ma bardzo dużo ciekawych właściwości, łatwość przechowywania, łatwość transportowania. Ja nie mam wątpliwości, że Fronius widzi duży potencjał rozwoju wodoru, biorąc pod uwagę Wasze inwestycje, które tutaj dookoła nas się dzieją. I to jest dzisiaj chyba duże wyzwanie, żeby rozwijał się systemy wodorowe, no bo budowa takiej stacji zasilania wodorem, no to są koszty... No, kilku grubych milionów euro. Grubych milionów euro, no... Planujecie kolejne takie stacje budować? Budujecie ile w tej chwili? Planujemy budować kolejne stacje z naszymi klientami, dlatego że mamy już pierwsze zamówienia na te stacje wodorowe. W Polsce również może? Klienci w Polsce są zainteresowani tym, żeby takie stacje stawiać, projektować, budować. Klienci w Polsce chcą budować dla właśnie celów elektromobilnych czy dla innych celów? Głównie elektromobilność, ale nie tylko. A jakie dzisiaj widzisz największe wyzwania stojące właśnie przed technologią wodorową? Co musi się zmienić, żeby stała się ona bardziej dostępna, powszechna? Musi stanieć na pewno. To znaczy, ponieważ jesteśmy tak naprawdę na początku drogi, tak jak byliśmy z fotowoltaiką kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, ta technologia musi się po prostu upowszechnić i wtedy instalacje fotowoltaiczne nie będą ciekawe, tak jak instalacje fotowoltaiczne kilkanaście lat temu można było spotkać sporadycznie i były czymś, co przyciągało widzów, tak? Czyli każdy chciał zobaczyć, jak to elektrownia wygląda, jak to wszystko funkcjonuje. W tej chwili elektrownię mamy na dachach domów prywatnych i nikogo to nie dziwi. Myślę, że w przeciągu najbliższych kilku lat to samo wydarzy się z wodorem, że takie stacje jak ta, o której tutaj stoimy,
będą naszą codziennością. Naszą codziennością. Słuchaj. Będziemy powoli kończyli naszą... I to nie dlatego, że jest nam zimno i pada deszcz. Jest 8 stopni. Natomiast chcieliśmy dzisiaj zrobić takie marznący deszcz. Tak, na twojej wymasz przetrzyj okulary, bo ci zamarznie, a musimy jeszcze dojechać. Ale tak już mówiąc serio, chcieliśmy zrobić takie intro do tematu wodoru, bo jeszcze tego na naszym kanale nie było i myślę, że do tematu wodoru będziemy często wracali. Fronius jest naszym bliskim partnerem biznesowym. Dzisiaj mieliśmy okazję zwiedzać fabrykę, która no, ogromne wrażenie zrobiła, bo od A do Z tam jest wszystko produkowane. Na taśmach, na taśmach produkcyjnych. O tym też będzie kolejny film na pewno. Natomiast temat wodoru, bardzo poważnie Fronius do tego podchodzi, bardzo dużo inwestuje, czyli bardzo mocno musi w to wierzyć, a jeżeli firma ma 75 lat, więcej, już ponad 75 lat, to wie co robi, tak? I można w jakiś sposób jej zaufać. Jeżeli chcecie, żebyśmy ten temat poszerzyli szczegółowo, tak, o bardziej kwestie techniczne, bo dzisiaj miało być takie wprowadzenie, żeby każdy, kto do tego tematu wodorowego chce go trochę poznać, to taka jest treść i taki jest zamysł tego filmu. Proszę, komentujcie, jeżeli wam się ten film podobał, to łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i bądźcie z nami, bo na pewno będziemy przygotowywali kolejne materiały i cieszę się, Maćku, że byłeś naszym gościem w temacie wodorowym. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci za zaproszenie. Cieszę się, że wy byliście naszym gościem na naszej stacji Solha. Obopólna radość jest czymś niezwykle przyjemnym. Mam nadzieję, że wy się też będziecie się cieszyli oglądając ten film. Trzymajcie się z chłodnego Wels, ale przyjęto nas tu bardzo... Scheintal. No, Wels jest kawałeczek dalej, tak, przepraszam, tam stacjonujemy, ale cieplej z górnej Austrii. Tak jest. Do zobaczenia. Cześć. Do widzenia.